Siemano moi drodzy, witam serdecznie w najnowszym odcinku. Dzisiaj będzie taka aktualizacja filtrów na ten sezon, który wybrałam. Ja wam co roku mówię, że nie przepadam specjalnie za tym tematem filtrowym. Jest wiele przyczyn po temu. Po pierwsze, tam badania się zmieniają co chwilę, a ja naprawdę nie mam chęci i sił i czasu, żeby w tym grzebać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja kiedyś już wam tłumaczyłam, jak wygląda jakby z mojej perspektywy to, czym jest skład produktu. Więc zostawię ten odcinek na dole, on się bodajże nazywa Dlaczego Inci to nie wszystko i tam wyjaśniam tą moją stronę i moje rozumienie. Po trzecie, ja jestem tym człowiekiem, który jest tak po środku, w sensie nie nadaje się kompletnie z moimi opiniami do internetu, bo nie jestem odpowiednio skrajna, bo wiecie, to jest tak, że jak ktoś ma kosmetyki do pokazania i są z trochę lepszym składem, to nie jest wystarczające, musi być 100% super czysto, bo i tak na maksa skrajnie i jeszcze najlepiej się niedobrze wypowiadać o innych produktach, no to wtedy jest przyjęte dobrze, jak się jest tak po środku, to nie. Tak samo jak macie z jedzeniem, to jak już się jest w internecie, się pokazuje swoje jedzenie, ono musi być albo ekstra turbo fit 100% i jeszcze wegańskie i najlepiej jeszcze surowe. A jeżeli jest takie po środku, to już nie jest dobrze, no bo taka zdrowa, a tu zjadła chipsa, wiecie o co chodzi, nie? To jest właśnie o tym mówię, jeśli wspominam o jakichś tam swoich opiniach, że nie chce mi się czytać później, wiecie, że jestem za mało w tą albo za mało w tamtą, a skrajności nie są mi zbyt bliskie. A trzecia sprawa jest taka, że jakoś o tych filtrach to zawsze tak się bardzo dużo ludzi denerwuje i po co nam się wszyscy denerwować? Ja po co mam się denerwować? Magda, która czyta komentarze, zanim ja przeczytam te pozostawione, po co ona ma się denerwować? To jest w ogóle wszystko niepotrzebne. Więc po prostu co roku przychodzę i pokazuję wam te rzeczy, które kupiłam albo dostałam na ten jakiś nadchodzący sezon. Zacznę może od takiego właśnie, co pewnie będzie w kategorii kontrowersyjnej, bo on nie ma jakiegoś składu super eko 100%. Niemniej jednak, ja widzę naprawdę ogromną grupę ludzi, która takiego produktu, dokładnie takiego produktu szuka. Ten kosmetyk nazywa się Huxley Secrets of Sahara. To do mnie przyszło w paczce PR-owej, bo jakoś tak, nie wiem, ostatnio jak ten COVID siadł, to znaczy ostatnio, rok temu i trochę, to zaczęłam bardziej kupować polskie produkty, jakby te z naszej gospodarki wyrastające. Niemniej jednak dalej są sklepy, które importują rzeczy, sprzedają je w Polsce, ale jakieś tak, wiecie, przestawiło mi się trochę w głowie. Ponownie, to przyszło do mnie jako przesyłka PR-owa. Ja tak spojrzałam na ten skład i mówię, no nie wiem, czy ja nie będę miała uczulenia po tym. Użyłam go kilkakrotnie, przez kilka, mam na myśli bodajże 4. Do tej pory nic się nie działo. Miałam go też na twarzy dość krótko, bo byliśmy na przykład tylko na wodzie, na jeziorze. Ja potem wróciłam do domu, zrobiłam taki porządny prysznic i demakijaż wszystko razem, więc podejrzewam, że gdybym miała mieć na to alergię, to po 3 godzinach na wodzie ona już by się pojawiła. Na razie mam takie, mówię, takie kilka tylko pierwszych wrażeń. W ogóle z tych produktów, które wam tu pokażę, niektórych już używam od dawna, niektóre są dopiero co otwarte, niektóre jeszcze są całkiem nowe, także tylko wam po prostu pokażę. Wracając do tego produktu, na nim jest napisane, że to jest coś takiego, jakiś taki toning cream. I ja z doświadczenia wiem, że te tonujące kremy z Azji, one będą miały taki albo różowawy, albo szary odcień i na moim kolorze skóry to strasznie widać. I z tym jest właśnie podobnie. Jak go nałożę na twarz, to on wtapia się, w sensie takim, że rozprowadza się idealnie, ze względu też na dodatki w składzie. Zostawia skórę taką, nawet bym powiedziała, lekko matową. Tylko, że u mnie ten szary odcień trochę widać, więc jak go mam nałożyć, to musiałabym nałożyć na to jakieś kosmetyki do makijażu, żeby tak aż się nie gryzło, bo taka szara twarz z takim brązowym ciałem tak średnio pasuje. Ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo jasny, ma taką porcelanową cerę, właśnie albo z lekkimi różowymi tonami, albo taką neutralną, to ten produkt się będzie wtapiał doskonale, bo tego szarego w ogóle nie będzie widać. Także dla super, super bladziochów myślę, że to jest coś ciekawego. Druga rzecz jest taka, że ponieważ on zawiera silikony i jeszcze parę innych dodatków, to to jest taki kosmetyk, który będzie ładnie tak jakby zalepiał, przyklejał, wygładzał wszystkie zmiany na skórze, które są nierówne. Czyli na przykład jak ktoś, no nie wiem, coś mu się omsknęło z kwasami i za późno zaczął używać i już jest bardzo słonecznie, a skóra się łuszczy. Albo jest jakaś egzema i te placki na twarzy są po prostu bardzo nierówne. Jak się nałoży jakiś inny produkt, to to jeszcze bardziej je podkreśla. Wiem, że są osoby, które takich rzeczy szukają. Jak są na przykład
bo jest bardzo dużo zmian aktywnych, wyprysków i naokoło nich są takie suche skórki i chcecie to przykryć, żeby nie było tego widać, to są takie rzeczy, które właśnie to robią. I ten kosmetyk tak po rozłożeniu na twarzy tak wygląda. On też właśnie nie świeci się, bardzo łatwo się rozprowadza. Ja myślałam o nim w takich kategoriach, że jak mi nie podejdzie, to zawsze Michał będzie mógł go zużyć, bo on woli te takie mniej naturalne, jeśli chodzi o kremy z filtrem, bo nie bielą, nie zostawiają śladów na włosach. Jak się wejdzie do wody i wyjdzie i kropelki zeschną na twarzy, to nie ma tych białych kółek i tak dalej, i tak dalej. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to myślę, że tym się warto zainteresować. Nie mogło być inaczej, absolutnie nie mogło być inaczej. Jak to, czy u mnie byłby taki rok, w którym nie byłoby SPF-u z Madary? Ten jest akurat jeszcze ten SPF 30. Wiem, że wypuścili SPF 50. Strasznie chcę go wypróbować, ale jeszcze go nie kupiłam i chciałabym już dzisiaj nagrać ten odcinek, także tylko was uprzedzam, że pewnie będzie, ale to jak ten się skończy, to wtedy kupię następny. To jest mój taki stary, wierny, wspaniały przyjaciel. Ja uwielbiam ten krem z filtrem, on daje mikroskopijne krycie, ale ze względu na jego kolor stapia się z moją skórą doskonale. Jak dołożę trochę korektora i przypudruję, to normalnie mogę przez całe lato z tym śmigać jako z moim tym wszystkim, co mam na twarzy. W sensie już nie nakładam na to kremów koloryzujących, ani podkładów, ani minerałów. Próbowałam z tym aplikować podkłady mineralne. 99%, że nawet mam odcinek, jak nakładać minerały na krem z filtrem, to podlinkuję Wam go też na dole. Ten w ubiegłym roku troszeczkę zmienił formułę, ze względu na to jest trochę bardziej szary niż brązowy. Mi to przeszkadza, nie ukrywam, wolałam go jak był tamten stary, no ale już nic nie poradzę. I tak to jest krem z filtrem, który najmniej mi się odcina na twarzy, bo większość tych białych jest bardzo widoczna. Też mi niespecjalnie to przeszkadza, tak szczerze, bo jak ja nakładam krem z filtrem, to przeważnie nakładam na twarz tylko okulary i wychodzę z domu i cały dzień jestem gdzieś na wodzie, albo z psami na spacerze, albo tam gdziekolwiek i aż tak się nie przejmuję moim wyglądem, ale wiem, że dużo osób na to zwraca uwagę, dlatego gdzieś staram się o tym pamiętać. Tak jak mówię, absolutnie mój ulubieniec, on się nazywa Plant Stem Cell Age Defying Sunscreen i to jest chyba czwarty rok, kiedy ja używam tego produktu. Bardzo, bardzo, bardzo go lubię, naprawdę. I aplikator też jest super, bo to jest bardzo wąska końcówka i łatwo się to wyciąga, ale on się też nie wylewa w torebce, jakby się chciało zabrać ze sobą, także to jest łóżko. Dalej mam trzy produkty z Alfa Nova Sun. To są też kosmetyki, które do mnie przyszły i to są też rzeczy nowe dla mnie. Nie używałam ich wcześniej w poprzednich sezonach, bodajże miałam dwa kosmetyki tylko z tej firmy tak w ogóle przez lata. Zacznę może od tego tutaj, bo ten jest, myślę, dla największej ilości osób interesującą rzeczą, a potem mam dwie takie trochę jedne na nowinka, może w cudzysłowie, a trochę taka łatwa do użytkowania i taka, która może być w samochodzie na przykład. To jest SPF 50, po prostu krem z filtrem do twarzy. Wiem, że oni mają też taką wersję dla dzieci, jakby ktoś szukał. To jest taki tradycyjny eko krem z filtrem. On jest biały, on się dość trudno rozprowadza, on ma coś takiego, że jak się chce go rozprowadzić na twarzy taką ilością, jaka jest potrzebna, to najlepiej jest nakładać warstwami, bo jak się wyłoży wszystko naraz, to troszeczkę jak maseczka zaczyna się zachowywać, bo jest bardzo gęsty. Niemniej jednak, myślę, że to jest ten kosmetyk, który ja będę polecać wśród moich znajomych, wśród moich najbliższych. Jak ktoś będzie właśnie bardzo blady, będzie się obawiał, że jak wyjdzie na słońce na dłuższy czas, to będzie od razu czerwony, bo to jest to coś, co pomaga, żeby tego zaczerwienia na pewno nie było. Bardzo mi odpowiada ten kosmetyk. Jeśli chodzi o nakładanie go na twarz różnymi sposobami, bo tego testowałam ze 4 albo 5 razy na żel aloesowy, tak jak polecałam dziewczyny z Piggy Bag. Nie mam co prawda tej galaretki mija, bo ja tak średnio ich produkty mi pasują, ale próbowałam go nakładać na sam żel aloesowy. U mnie się to nie sprawdza, bo on się po prostu na tym żelu ślizga i tak niekoniecznie łatwo mi jest go rozprowadzić. Natomiast jak nakładam go tylko na skórę spryskaną tonikiem, to nie mam kłopotów z aplikacją. Tak jak mówię, on dosyć mocno bieli, ale da się to wklepać tak, żeby jak właśnie na 2-3 warstwy, żeby tego nie było widać. Z kosmetykami to tak. Kremowe minerały, jak zauważyliście po tych odcinkach, które Wam pokazywałam, są bardzo, bardzo różne i u mnie naprawdę to była loteria. Czasem się trzymało, czasem kompletnie nie. Jeśli chodzi o minerały takie w proszku albo prasowane, to nie mam specjalnego problemu. Dopóki aplikuję w ten sposób, że biorę pędzel i traktuję go trochę jak stempel, jak zaczynam w taki sposób okrężnymi ruchami aplikować minerały na to, no to wtedy zaczyna mi się to rozwarstwiać i robią się takie grudki gdzieniegdzie. Więc trzeba po prostu na to uważać. Niemniej jednak
tak zużyję z wielką przyjemnością. Myślę, że tak jak mówię, znajdę wiele osób w moim życiu, którym będę to polecać. Tutaj mam to, co mówiłam, że można do samochodu sobie wrzucić. Alfa Nova Sun SPF 30 i to jest takie mleczko z atomizerem. Jest bardzo dobrze dobrany atomizer do tej formuły. Nareszcie ktoś pomyślał o tym, że hej, nie kupmy atomizera, który jest w komplecie z opakowaniem, tylko po prostu kupmy taki, żeby przez niego przechodził ten kosmetyk w środku. Nie pluje, daje taką po prostu równomiernie rozłożoną warstwę, nie, że jest w jednym miejscu 40 gramów, a obok po prostu 3 kropki, więc bardzo łatwo jest to rozprowadzić na ciele. Przez chwilę jeszcze jest biały, więc można zobaczyć, gdzie był zaaplikowany, a gdzie nie. Tak jak mówię, bardzo fajna, lekka formuła, to jest takie super luźne mleczko, o, takie niemalże jak mleczko do makijażu, to jest taka właśnie konsystencja. Tak jak mówię, super się rozprowadza, bardzo łatwy w użytku, też jak się już go rozprowadzi i znika ta białość, ale później wejdziecie na przykład do jeziora i wyjdziecie z powrotem i zaschną kropelki na skórze, to tam gdzie była ta kropelka widać ten biały kolor od mineralnych filtrów, ale jak komuś nie przeszkadzają takie rzeczy, tylko potrzebuje tej ochrony, no to myślę, że spokojnie można się zainteresować. I dalej mamy to, co nazwałam nowinką. Ja nigdy chyba nie miałam takiego SPF-u. Chociaż jak się zastanowię, może kiedyś, lata temu, ale raczej nie sądzę, bo przykuł bardzo moją uwagę, jak tylko paczkę otworzyłam. Alfa Nova Sun Sport, tak się nazywa ta wersja i to jest SPF w kulce. To dla mnie jest idealne rozwiązanie do torebki, bo niby tutaj jest pływające w środku, bo formuła jest odrobinę gęstsza od tamtej z tej tutaj, co Wam pokazywałam przed sekundą. To się świetnie rozprowadza, super łatwo, super szybko, bardzo szybko się wchłania. Można przez ten aplikator kulkowy dołożyć na przykład tylko w niektórych miejscach, albo jak powiedzmy chcecie dołożyć SPF-u w ciągu dnia, ale macie na sobie ubranie i na przykład jak weźmy coś takiego i się obawiacie, że jak pryśniecie, to sobie uwalicie sukienkę, a chcecie nałożyć więcej na dekolt, to to jest idealne, bo można po prostu rozprowadzić w tych miejscach, które są odkryte i rozetrzeć sobie to ręką. Też troszeczkę bieli, ale nie aż tak strasznie, przynajmniej ja nie zauważam tego bielenia tak bardzo. Może, nie wiem, powinnam jeszcze 10 razy więcej nakładać, wtedy bym zauważyła. Na razie nie mam do niego jakichś wielkich uwag. Bardzo go lubię, często mam go ze sobą. Myślę, że jak się skończy, to kupię drugie takie samo opakowanie. I zostały mi dwa produkty z Basic Lab, które Wam chciałam pokazać. Od tego nie wiem, co zrobiłam z korkiem, nie mam pojęcia, co się tu wydarzyło. To jest ten, który Wam pokazywałam w ostatnim odcinku z Anią z Piggy Pig właśnie, jak robiłyśmy poranną pielęgnację. Tu mi się pompka niestety w nim zepsuła, ale to nie szkodzi, bo przyszedł mi drugi i jeszcze się okazuje, że ten drugi to jest inna formuła i już tu opowiadam, o co chodzi, zanim się rozpędzę w tych opakowaniach. Ten pierwszy to jest lekki krem ochronny SPF 50 i ja mam o nim świetne zdanie. Na sam początek, jak zaczęłam go używać, to chciałam zrobić tak, żeby właśnie wyciągnąć te dwie długości palca i od razu nałożyć całe na twarz, bo wiem, że dużo osób woli tak wziąć i na raz machnąć. To nie pykło mi najspecjalniej, w sensie nie było to dobre rozwiązanie. On mi się o wiele lepiej nakłada warstwowo. Nie przepadam za tą aplikacją na żel losowy, właśnie wolę na skórę, która była tylko spryskana tonikiem. To mi się bardzo dobrze rozprowadza. Jak nałożę bardzo dużo, bardzo szybko, to jest biały. Jak nie, tylko właśnie wklepuję warstwami, to dość szybko się wchłania to. Zostawia matową cerę w dotyku, przynajmniej u mnie. Jestem w stanie na to nałożyć kremowe minerały, jestem w stanie na to nałożyć sypkie, prasowane. Jak się postaram, to tylko trochę korektora, lekko przypudruję twarz i też przechodzi. Tu absolutnie nie ma ani krycia, ani koloru. To jest białe, żeby nie było wątpliwości. Bardzo mi podszedł. Naprawdę bardzo mi podszedł ten kosmetyk. I tak jak mówię, teraz mi się zacięła pompka. Otwieram paczkę wczoraj czy przedwczoraj, a tutaj okazuje się, że oni wypuścili jeszcze emulsję. To jest lekka emulsja ochronna SPF 50. Ja tego jeszcze nie otworzyłam, nie naruszyłam, bo mam tamte inne pootwierane. Jak coś wykończę, to wtedy otworzę to i zobaczę, jak się sprawdza. Mam duże nadzieje, nie ukrywam, bo wydaje mi się, że to po prostu będzie lżejsza wersja tego produktu, a ten już mi odpowiadał, więc nastawiam się mega na plus. Chciałabym też spróbować tego kremu z Inni Mini, który właśnie dziewczyny tak polecają, ze względu na to, że jest po pierwsze jedna pompka, to jest ilość kremu potrzebna na aplikację na całą twarz, szyję i dekolt, a po drugie dlatego, że on jest lekko kolorowy. U mnie jest trochę tak, że te bardzo jasne kremy z filtrem mają, nie chodzi mi o białe, tylko te, które mają trochę jasnego pigmentu, wyglądają
czasami jakbym nałożyła sobie za jasny podkład i by mi pozostawały gdzieś zacieki, więc jestem mega ciekawa, ale na pewno go kupię, poużywam i wtedy dam Wam znać za jakiś czas. Jak widzicie, ja tu odpaliłam ten arsenał ze znacznym wyprzedzeniem, także ciężko było mi o czasie kupić coś nowego i otworzyć i dać Wam znać, jak to już się gdzieś tam pojawiło. Chyba tylko to jest możliwe, jak mam jakieś rzeczy przed premierą, to wtedy jestem w stanie zdążyć coś użyć i coś Wam powiedzieć, bo w dniu premiery to nie, no nie da rady, bo mam też tylko jedną twarz. Dobra, to byłoby na tyle. Jeśli macie jakieś swoje sprawdzone filtry i to nie muszą być jakieś super naturalne produkty, bo wiem, że to nie wszyscy takich rzeczy szukają. Niektóre osoby po prostu potrzebują jakiegoś konkretnego kosmetyku. To jak macie jakieś swoje sprawdzone kremy z filtrem i one Wam właśnie dobrze siadają pod makijażem albo do Waszych konkretnych problemów z cerą zgadzają się, w sensie z tą buzią nie robią żadnych zaognień i tak dalej, albo wręcz pomagają, piszcie koniecznie w komentarzach. Jestem pewna, że będzie wiele osób, które skorzysta z tych poleceń, bo też zaglądam, czytam, widzę, że tam dyskutujecie. Bardzo mnie to cieszy, bo to wszystkim nam pomaga znaleźć coś fajnego dla siebie. Przypominam, że można subskrybować ten kanał. Ja wiem, że jestem pod tym kątem najgorsza i robię to raz na 8 do 15 miesięcy, ale tak, dzisiaj jest ten dzień. Także subskrypcje są bezpłatne. Jak ktoś ma ochotę, to można sobie kliknąć w ten napis subskrybuj i tam trzasnąć dzwoneczek, to będzie Wam później przypominało, jak będę wrzucała jakieś nowe odcinki. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę wszystkim cudownego tygodnia, dużo słońca, no chyba, że ktoś nie lubi, to u Was wtedy mniej, to niech Wasze przyjdzie do mnie, ja biorę wszystko, 100%. Ja mogę mieć zerową pokrywę chmur cały dzień, 100%. Jak jest taka skwara, że wszyscy narzekają, że się nie da żyć, to ja jestem wtedy absolutnie najszczęśliwsza. Dobra, miłego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie!